witamy w finałowym odcinku Randek z Czaro NBA. W drugim etapie zatytułowanym Netflixem, czyli Czaro zbliży się jeszcze bliżej do naszych uczestniczek i wybierze tą jedyną. Nie zapomnij zostawić subskrypcji i zapraszam do oglądania. Cześć, twoja ulubiona randka. Wiktoria? No. Słuchaj, jak chcesz, możesz zdjąć buty, jak nie chcesz, nie musisz. Zapraszam cię pod kołderkę. Nie no, pierwszej randce. No oczywiście, że tak, to jest Czaro NBA. Czekaj, widzisz, wyłączył się telewizor, chyba zrobiłaś na nim wrażenie. Tutaj, lubisz jak miłość? Może być. Ja lubię oglądać wiem jak miłość na przykład. Nie chcesz pod koderkę wejść? Cieplutko. Nie, wiesz, boję, co ty tu masz. Co mam mieć pod nią? Nie wiem. Ja to mam duże kajdany, więc się o nic nie mam. Kajdany? Tak, ale ale pod tłuszkiem nic naprawdę nie ma. Możesz sobie sprawdzić, jak chcesz. Zobacz, ja mam majtki, wszystko, spodnie, nic nie jest. Nie, na pierwszej randce. No znaczy ja rozumiem, jeżeli byśmy tam coś faktycznie robili, ale my raczej nic nie będziemy robić, bo... Dobra, mam pomysł na podkręcenie atmosfery. Zapytaj, czy chcesz zobaczyć mrówkojada. A umiesz zrobić mrówkojada? Dobra, no to ja zrobię. Nie, muszę płasko kołdrę postawić najpierw. Tutaj głową musi się położyć. Nie, dobra, czekaj, ja tam przyjdę i ci pomogę. Nie mogę na to patrzeć. To musi zrobić profesjonalista. Ta kołdra nie jest najlepsza do tego, ale... Ej, to ja mogę to spróbować jeszcze raz, tak. Okej, czym się zajmujesz? Jestem ambasadorką. A czego? Sprzedaż po prostu, handel, coś w tym stylu. A, ty. Pokaż jej węża. A chcesz węża zobaczyć? Węża? Mhm. No pokaż. Nie! No, patrz. A, takiego. Ej, dobra, skróć dystans, leciutko się przybliż może teraz. No. No to? Co? Zaczarowałeś mnie w tym momencie? Nie. Puszczam linkę. Cieszę się, że jakby tak mi nie ulegasz, że jakby jesteś, wiesz, taka trochę niedostępna. Bardzo mi to imponuje. Przechodzę dalej. Słuchaj, nie wiem, czy to wystarczy. Wiesz, jakby tak bardziej coś od siebie, coś od serca. Naprawdę telewizor. Ale ja z takimi to nie miałam nigdy nic do czynienia, wiesz? Nie no, zjebany sprzęt po prostu. Pić drugi. Dobra, chill. Gadka się nie klei, widzowie. Gadka się nie klei, no. Nie masz w ogóle żadnej inicjatywy od siebie, jakby czekasz tylko... Jak to? No uspokój się, ci lata tutaj te policzki cię nakraczają. Ja ci powiem tak, nie powiem ci jaka jest moja decyzja, ale zostawiam cię na razie. Nie wyrzucam cię. Dziękuję ci za rozmowę, Dzięki. Było bardzo fajnie. Widzimy się później, nie? No widzimy się później. Tam. No, ej! No dobra, nie, no dobra. Pełna. No. Nasze ręce teraz uprawiają seks. Dobrze, chociaż one. Ajajaj. Było szalenie. Czaro chciał mnie wziąć od razu pod kołderkę, ale nie można tak dziewczyny robić. Nie no, był jeszcze pierwszy etap zapoznania, no to od razu chyba nie. Dobra, to na drugiej randce też nie wypada. Hej, Czaro. O Jezus, przepraszam, gram teraz, czekaj. Co to jest? To muszę trafić. Włożyć. Muszę włożyć, no. Musisz włożyć. Chcesz do spróbować? Telefonu, tak. Ej, dobra, mam pomysł na lepszą grę. Zapytaj, czy zrobią yoga challenge. No ciężko jest, dobra, to jest za ciężkie. Ale może yoga challenge zagramy. Co zagramy? Yoga challenge. Yoga challenge? Ja kiedyś zrobiłem to z Natsu, patrz, okay, podnoszę cię. A muszę buty ściągać? No nie musisz, jeżeli mnie upaćkasz. Niech ściągnie bluzę. Dobra, nie no, ściągnij. Żartowałem przecież, kurwa, mnie ujebał, co przecież. Buty chyba. A, buty, dobra, buty. Sorry. No, jedną mam. I co, to działa? A jak to wygląda? Spoko? Tak, dobrze jest. Wiesz jeszcze, spróbuj tak plecami do góry, dupę do góry. O! O, no i zajebiście poszło. Dobra. Róbcie świece. To ja zrobię coś innego zamiast świecy, pa. Yo, ale tego to ja nie umiem. Wow. Dobra, idę tam. Niestety nie zrobiłaś świecy, więc muszę ci pokazać, jak to zrobić. Ale czemu mam robić świecę? No bo Czaro chciał, żebyś zrobiła. Ale my tutaj teraz już inne tematy mamy. Nie, ale wiesz co, David, na chuj mi przerywasz tą randkę. Patrzysz na tą świecę. Ale to nad nie jest świeca. Powiedz mu, David, nie przerywaj mi randki w ogóle, o co ci chodzi? No nie, no dobra, David, weź, idź już stąd. To właśnie David, idź, bo nas przeszkadzasz nam. Dobra, nie, to jest tragedia. Idź. Powiedz jej, żebyś do ciebie przysiadła bardziej. Możesz się przybliżyć. Boję się.
Ej, ale w butach na łóżko? Halo, my tam śpimy. Ale co ty robisz? W butach na łóżko? Boże święty. My tu śpimy. Nie, nie będziesz. Zobacz, ja mam skarpetki. Spaliśmy tu dzisiaj. Serio? I teraz będziemy też spać. Dobra, powiedz tak, krótka piłka. Albo pod kołderkę, albo wcale. Pod kołderkę, albo wcale. Ale co to znaczy wcale? No, bo albo odchodzisz. Odchodzę? Pod kołderkę idziemy. Tak. Nie. No tak średnio mnie zachęcasz na ten moment. Ale czemu? Jestem do ciebie taka miła. O co ci w ogóle chodzi, człowieku? Ty masz jakiś problem? Ty nie widzisz, jak ja się staram w ogóle? No, gdzie ty się starasz? No widzę, jak się starasz, że po jakiejś jednym moim jakimś argumencie ty się wkurzasz, więc jesteś się. Aktorką. To jest taki mój urok osobisty. Czyli urok osobisty wszystkich kobiet, tak? Nie jestem jak wszystkie kobiety. Nie? Okej. Okay. Czemu nie weszłaś jeszcze pod kuderkę? No bo czekam na specjalne zaproszenie. No powiem ci, że ja nie wiem, bo ja tak dawno nie byłem blisko kogoś, nie? Nie. Jak się teraz czujesz? Skacze mi w lewa noga. Jakiś skurcz. Ze stresu. Nie. Nie stresuj się. Właśnie nie. Nie, bo ja widzę, że ty się nie, tak ale nie chodzi mi o to nogę. Ty się tak stresujesz, nie stresuj się. Nie, żartowałem, jak coś nie mam trzeciej nogi. No. Ostatnio mi powiedziałeś, że na kolejnej ręce będę mogła dotknąć twojego kaloryfera. Boże! Czaro! Ja nie wiem, czy ja wytrzymam tą presję. Naprawdę. Czy jesteś twardy? No masz dotknąć. O mój Boże! Skała! Niech policzy kosteczki na brzuchu. A chcesz policzyć kosteczki? Jakie kosteczki? No, ile mam tych kosteczek? Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko tutaj tak są schowane pod skórą, nie? Schowane. Ale są. No i kuźwa w butach, nie, dobra, wyjdź stąd. Nie, no popatrz, mam buty poza łóżeczkiem. Idziesz stąd. Jesteś taka fajna, ale mi podpadłaś. No ja lubię jak czystość. Ja lubię czystość, uwielbiam czystość. Nie, no spokojnie, nic się nie dzieje, ale no niestety. Dobrze, czaro. Chociaż jak patrzę na to NBA, to nie wiem, dobra. Zobaczymy później, co się stanie, dobra? Chciałbyś tę bluzę? No jakbyś mi ją dała, to gidę, ale pożyczyć to nie. Zapraszam do następnej dyskusji. Teraz na ten moment to wszystko będzie pyna. Ale te buty to żeś przesadziła. Dobra, nie? Dobra. Dlaczego nie zrobiłaś poprawnej świecy? Nawet nie wyraziłam zgody na robienie świecy, ponieważ wykonałam już perfekcyjną inną pozycję i myślałam, że świeca będzie po prostu zbędna i nie muszę nikomu nic udowadniać. Aha, dobra. Zamiast się jakoś pożegnać z tą czy coś. To jest, wyszłam, zapomniałam o to. Ja nawet lepiej, nie musiałem patrzeć. To używałaś już kiedyś tych kajdanek? Do bum bum nie. A do czego? Do łapałaś takich jak ja. Streamy na przykład. Tylko streamujesz? No streamuję. Ale nie, miałam ale walkę nie. Z muchą, czaisz? I ta walka się skończyła tak, ale nie pływasz w basenie? Nie pływam w basenie, nie mam argumentów do pływania w basenie. Nie masz argumentów? Nie mam argumentów. Ani jednego? No, brakuje mi dwóch. Co? Powiedz, kuj mnie, bo chcę to poczuć. Dobra, skuj mnie, mordo, bo mam na to ochotę, jak nie. Weźmy do swojego serca najlepiej. Chodź. Ale nie tak. No kurde, o, masz siły dużo, Jezus Maria. Skuba, co ci się będzie zaraz działo? Tobie się to podoba, ty mówisz, że nie, a potem i tak przychodzisz. Ła, jakby się zacisnęła, jak... Gdzie ci zacisnęłam? Boże, jest policjanci. Gdzie ci zacisnę? Bo cię kolanem docisnę. O kuźwa, ja nie mam kostki, słyszysz? Dobra. Sięgam, nie żartuję, ja mnie tak na ta ręka. Odpytaj, ja nie mam. A nie chcesz mnie uwolnić, nie? Nie wiem, zależy. Nie. A co zrobisz, jak cię uwolnię? Nie, wiesz co, nie, ja muszę być jeszcze mocno przy tym. Dobra. Chodź, czekaj. Ła. Co? Nie, Team X wraca. Ja. Co? A co myślisz, Team X? Patrz, nie dam się, diable! Nie dam się, diable! Jo! Przejdź to? 666 zapłaciła Biedronce. Jakiej Biedronce? No, Orlenie. Czemu mi to zrobiłaś? No, bo będziesz ładniejszy. Słuchaj, no, masz ciekawe upodobania. Słuchaj, bardzo ciekawe. Tak. Tutaj kajdanki, tutaj jakieś ozdoby na głowę. Nie, to są potrzebne akcesoria. Zapytaj się, skąd ma takie buty eskimoski. A skąd masz takie buciki? To są górskie trapery. No jakie górskie, jak to no są eskimoski? Eskimoski to są. Ej, zróbcie noski eskimoski. Wiesz, co są noski eskimoski? No chyba. No. Chcesz je zrobić? A ty chcesz? Nie. Ale no jak chcesz, to możemy zrobić. Kurde, no to jak nie chcesz, to czemu proponujesz?
No bo jestem chory. Nie no, o co chodzi? Twój czas dobiegł końca. Dobra. Dziękuję ci. Ale wiesz co, ja mam jeszcze jedną rzecz. No? Ogólnie wiesz co? Chciałam ci powiedzieć, pieprz się. Czyli miałaś się przygotowane od początku, to? Ale nie, popatrz. Jakbyś mnie wybrał, to bym ci tak to powiedziała, okay. Ale że jakby ale wiesz, pieprz się, Adam... ale jakby ale wiesz, że Adam, to będziesz mogę... mnie. Nie, yeah, Adam, pieprz. A właśnie, robię serię na siłownię. Bo cię na katel ci zajmę. Chcesz? Kładź się. Ale tak na płasko? No, ja sobie złapę tu. Okej. Okay. Trzymam się sztywno. Boję się. Oj, przepraszam cię, dobra. Wszystko git. Sorry. Nie wiem, ja nie, nigdy nie robiłem takich rzeczy. Człowiek nie sztanga, po prostu. Dobra, jakie były twoje odczucia, jak skułaś czara NBA? To było podniecające. Podniecające? Tak. Dobra, a jak ogólnie wrażenia z tej randki? Z tej trochę gorzej, tak szczerze. Pierwsza była lepsza. Myślisz, że wygrasz? Nie, po tej totalnie nie. Witam ponownie. O, jest moja gwiazda. No. Siema. Już usłyszałam, że buty trzeba zdjąć, bo będzie... Nie trzeba. Nie? Ja nie słuchaj, bo nie słuchaj pod... Gdzie? A co, aż tak jest tamten ciśnienie na mnie? Nie, no wszystkie bardzo ładnie mówią na pan, na twój temat. Tak? Do tanga, dawaj ją do tanga. Trochę tak sztywno, nie? No, już myślę, że... Możemy jakieś tango czy coś? O Boże, ja nie wiem, co tu trzeba... Jesteś dziewczyną, tak? No, to, chyba tak. To ja tutaj muszę złapać. No chybacie dobra, tu. I co... Tu. No tak, ja nie tak, wiem. Czy nie? Tak się łapie dziewczynę, chyba, czy to się łapie? Chyba tak, no. Tu. No, dobra, jakieś... Tak trochę sztuką z muzyczki, ale... No dobra, nie, nie to w sumie. Nieważne, ja tu. Nie umiem w takie rzeczy. Wymyjam się skarpetkami? Nie? Za bardzo mi ich szkoda. Mam grzyba, tak, ze dwa albo trzy. No. To nie chcę chyba, nie chcę zebrać. A powiedz, że jak będziecie mieli razem grzyby, to wiesz, będzie tak romantycznie, razem raźniej. Jak będziemy mieli razem grzyby, to będzie romantycznie. Ty moje, ja twoje. No. Co nie? No. To było dobre, no. Wkurzamy tę kamerę, wiesz? No, tak trochę niezręcznie. Oj, jak tam Maja? O, bo to jest ten moment. Każdy do mnie mówi Maja. To jest ten moment. Każdy do mnie to mówi jest ten Maja, moment, to... kiedy faceta zabija kobieta. Jak masz na imię? Oliwka. O Jezus, przepraszam cię, Oliwia. Ej, ale akurat Maja to mi każdy mówi. Maja? No. Bo ty... Jak Maja Firek. No każdy. Troszeczkę masz coś w sobie, no. Boże. Bez obrazu oczywiście dla Maji. Nie, luzik. O co chodzi? A ty miałaś chłopaka jakiegoś kiedyś? No, miałam. A ilu do cimcierniczym było? Nie było. Tylko uciekłam. Uciekłaś? No. Ja na przykład taką niekomfortową ciszę też sami lubię. Niezręczna cisza, no to wiadomo to... ale czasami fajnie jest po prostu sobie tak poleżeć w ciszy i nic, poprzytulać się cokolwiek. To jest spoko. Zrobimy to? Jeśli chcesz. Dobra, w takim razie czemu by nie? Jo. Podbiło ci serce o parę bić na sekundę, czy nie? No zacznij ją lać po głowie poduszką. A teraz... Bitwa na poduszki! Pum! Jeżeli wygrasz, przychodzisz dalej. Tak, dobra, spoko. Nie wygrałaś! Nie wygrałaś! Może? Próbuję. O Jezus Maria! Myślę, że mogłabyś wygrać. Mogłabym, ja już byłem na resztkach wygram. Sił. Mogłabym, czy wygram? No, a wybrałabyś mnie, czy pieniądze? Myślę, że ciebie, ale... Nie wiem. Jesteś hot. Tak? Nie, to ja jestem hot. Kto najbardziej wkurza cię w internecie? Czaro. Serio? Żart. No, jesteś piękna. Dobra, nieważne. A co byś, z jakim facetem chciałabyś się przespać? Na pewno z jakimś z książki fajnej. Moim zdaniem. To co wcześniej, takie to odpowiedzi. Pokaż na lampę i powiedz tak. Widzisz to słońce? Przy tobie to... Ej, a widzisz to słońce? Zobacz. Widzisz to światło? Mm-hmm. Przy tobie to... Dobra, to dziękuję ci bardzo. Również dziękuję bardzo. Mówi się Maja. Oliwia, z Oliwek. No, ja już wyszkolony piesek, co? Siema się, Klaudia. Oberwiesz, prosisz się o pierdziel. Było na pewno ciekawie.
moment, no bo nie momentami, ale w sumie byłam mega scringe'owana, ale no przynajmniej teraz więcej gadał, a nie wcześniej było tak mega drętwo. Dobra, ostatnio dziewczyna widowy. No sorry, ale butów nie ściągnę za nic. A co, śmierdzą ci stópki? Nie, no nie lubię stópek. Nie pozwolę ci! Co jest groźnego w stópkach? Ja nie lubię swoich. Jak byłam mała, chciałam sobie odciąć palec. I co, i tak szukasz partnera jakiegoś? No, byłam ciekawa ciebie. Czy faktycznie jesteś taki, jaki jesteś i nie jesteś. Widziałam cię tylko raz i to w piosence. I mówię, nie, taki debil. Ale mówię, idę zobaczyć, ciekawe jaki jest. I no jesteś debilem, ale nie jesteś debilem. Jesteś spoko. Ten, ale nie, dlaczego jestem debilem? Jakby co ty do mnie w ogóle powiedziałaś? No tak ci się wydawałeś, mówię. No tak, ale teraz powiedziałeś, że jestem debilem, ale coś tam... No bo masz taki vibe dziwny. To na pewno masz dwubiegu nowość, nie? No, nie. Zajebiście. Widzowie, straciliśmy sygnał z czarem, ale dobrze, że na ostatniej. Tutaj są lekkie problemy techniczne, ale jesteśmy w budżetowym goals. Masz męża? Co mam? Nie mam męża! Co ty, mam 20 lat, stary? Co ty robisz? Leżę. Masz dwóch mężów, ja pierdzielę. Stary, to ty masz trzy żony, dwie. Ale na serdecznym się trzyma od męża, czy tam żony. Dobra, ja idę się wyszczeć, zostawiam wam mikro. A wolałabyś ze mną randkę na przykład potoczyć ją, jakbyś mi czy Jursona? Nie, Jurson nie, ja rozumiem beczka i te sprawy, ale chyba aż tak nie byłabym w stanie. Nie, aż tak nie. Ja ostatnio widziałem na żywo, wiesz jaki on ma luz? Nie chciałabym nawet go poznać, niech sobie żyje swoim życiem, nie wypowiem się. Jakiś taki... nie chciałabym go chyba poznać. Mocne słowa, jak na dziesięciolatka. Dobra, co byś chciała zrobić takiego, nie wiem... Fancy? Powalonego takiego, czego nigdy nie robiłaś. Siedzę cicho. Wystraszyłeś mnie! Naprawdę wystraszyłeś mnie! Dobra, ja też idę. Odchodzę z mouse. Nie nagrywamy już, bo zimna. Nie możemy wytrzymać. Cztery panu nagrywamy? Chyba. Tak jak powiedział Dave. Okej. Okay. Amatorka, chłopaki muszą się nauczyć jeszcze trochę. Dobra, no to co, nie będziemy chłopaków tam wystawiać na zimno. No, nie? Jak im zimno, no to no. Niech się grzeją. Fajnie się gadało. Ogólnie spoko jesteś, serio. Trzymaj się. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Więc tak, powiedz mi, co sądzisz o poziomie technicznym mouse? Sądzę, że jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ogólnie bardzo polecam wszystkie dziewczyny, żeby przyszły. Warunki super. Ogrzewanie najlepsze. Dobrze zorganizowaliście jedzenie i picie dla uczestniczek. Myślę, że każda jest zadowolona. Dobrze. Jak oceniasz czaro dziewczyny w drugim etapie? Jak ci się podobało? Ciekawie jakby. Nie mam takiego jasnego, wiesz, jasnej dziewczyny, która odmieniła dzisiaj moje życie. A jak oceniasz ogólnie poziom techniczny mouse? To nie, ja myślę, że to jest pełen profesjonalizm. Jeszcze mam tylko tyle brakuje, żeby osiągnąć naprawdę wielki sukces, słuchaj. Coś jeszcze takiego, no to bym się asortyment jakiś przydał, jakieś chipsy czy coś, nie? Precelki. Jakieś orężada, o. Dobra, ogarniamy orężadę na drugim, nie, trzecim odcinku Maus. Ja. Yeah. Dobra, czaro, teraz wybierasz dwie osoby, które odpadną. A mam to wziąć, tak? Nie, no, ja mam trzymać. Dobra, więc wydaje mi się, że z dziewczynami, którymi nie złapałem emocji większych, mi się wydaje, że tutaj będzie to, uwaga, uwaga, emocje, słuchajcie, emocje. Gdzie są wasze emocje? Ty mnie za bardzo poturbowałaś, przepraszam cię. Odpadasz. I pani też odpada. I teraz z tej naszej trójki mous, z tej trójki dziewczyn, no, musisz wybrać tą, która wygrywa w naszym dzisiejszym odcinku. Odcinku. Dobrze, więc tak, i mam tu naprawdę ciężki wybór, bo tu jest dziewczyna, która grała w NBA. Tutaj jest też bardzo ciekawy zakątek gór, którego warto eksplorować. I tu jest pani, która ma dwubiegunowość. A ja mam w sumie niedobre wspomnienia z dwubiegunowością. Z dwubiegunką. Serce, zadziałamy duch serca i uważam, że takie emocje, które najwięcej jakby flow mieliśmy i takie jakby rzeczy się działo, no to... Zwycięzcą zostaje... Ta pani. Dziękuję bardzo. Ale teraz najważniejsze. Czy wybierasz randkę z czaro NBA, czy tajemniczy plecak Mous? O kurde, czego się nie robi dla fabuły, niech będzie czaro. Randka z czaro! Naprawdę? Lecimy na randkę? Dobra. No dawaj, toma.
Dobra, pomóż mi, jaka to była waluta? Tak, ode mnie było 100 koron duńskich. Tak, 100 koron duńskich. Brazylijskie, jak to było? Riale. Riale brazylijskie, 20 riali i euros, pół euro. A, i sorry, 60 zł jeszcze było. To, więc tak z 300 wyprawy miałaś, nie?